Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Projekt Ink, kanał poświęcony tatuażom i całemu tatu lifestyle. Pewnie wiele osób trafiło tutaj pierwszy raz z racji tego, iż będę komentował zaraz tatuaż Freeza. W sensie dowiecie się zaraz, czy Freez posiada tatuaż, czy nie. Ale ja zobaczyłem jego filmik z 13 sierpnia 2017, czyli niecały rok temu. Wtedy Freeze nie był taki znany, jaki teraz jest, bo aktualnie teraz, kręcąc ten filmik, jest totalny szał na Freeza, totalny boom. Chłopak naprawdę osiągnął 1 300 000 subów w mig. Pamiętam Freeza jeszcze, jak miał 300 tysięcy subów, czyli podobną ilość, ile my teraz mamy na kanale bez kanału, bo jak wiecie, ja też występuję na kanale bez kanału, ale nieważne. Ważne jest to, że rok temu jarał się już tym YouTube'em, a co teraz musi robić, skoro rok temu już dla niego to był szał, ale okej. Okay. Zobaczymy, co ma do powiedzenia, bo Freeze powiedział coś bardzo fajnego, bardzo mądrego i ma dobre nastawienie. Zobaczcie sami, co ma do powiedzenia na temat jego pierwszego tatuażu. Dlaczego będę dzisiaj się dziarał i co to będzie? YouTube wniósł do mojego życia bardzo dużo i chciałem się niejako odwdzięczyć, ale mówiąc YouTube, mam na myśli nie platformę, nie firmę, tylko ludzi. Każdą pojedynczą osobę, którą poznałem, z którą nagrywałem, która mnie ogląda, to jest ta cała społeczność, o której teraz mówię, która mega mnie zmieniła i cały kanał mój spowodował, że jestem tu, gdzie dzisiaj jestem. I ten tatuaż ma być niejako podziękowaniem za to. Chcę, żeby on miał jakieś fajne znaczenie dla mnie, żebym po prostu pamiętał ten okres czasu już na zawsze. I chyba tatuaż jest najlepszym sposobem na to, żeby pokazać, że coś faktycznie dla was było ważne, skoro sobie to dziaracie na zawsze. To tam też oczywiście, bo zdania są zawsze podzielone, że albo tatuaże są brzydkie, albo są śliczne. Ja zawsze uważałem, że są totalnie niepotrzebne i są bez sensu. Ale jak się ostatnio zastanowiłem, to kurde, jak mam sobie zrobić dziarę, która ma dla mnie coś znaczyć, która będzie dla mnie ważna, jak najbardziej, to będzie super tatuaż. Jak on będzie wyglądał, jeszcze nie wiem, będziemy dopiero go rysowali z tatuatorem. Co jeszcze fajne, Freeze idzie do salonu tatuażu nie swoim gotowym wzorem, bo często jest tak, że biorę kartkę jakąś, o tutaj ten, jakiś tam wzór i dawajcie mi go. Freeze idzie sobie do salonu i dopiero tam na miejscu będzie projektowane, za co wielki szacun, bo poniekąd jest to typowo autorski projekt tego tatuażu, można tak powiedzieć. W efekcie nie jest on jakiś tam powalający mega super na kolana, bo jest w prostym wykonaniu, ale zresztą sami zobaczycie. I dajcie znać, czy wam się podoba, czy nie. Słuchajcie, lecimy na salę, tak? Tak, salę jest, operacyjną. Na salę. Zapraszamy. Generalnie zamysł jest taki, to będzie taki geometryczny tatuaż, który będzie w takiej sztuce, tak, to się nazywa dot work, coś takiego, z takich kropeczek robionych. Myślę, że pomysł fajny, także patrzcie, jak tutaj rysujemy. Pierwsze przymiarki. Miło, czesły. No. Elegancko. Dobra, no to co? Robimy coś takiego. I to mi się mega podoba. Tatuaż jest zrobiony na miejscu, na oczach klienta. To jest dla mnie mega sprawa i szacunek. A zobaczymy, czy go boli, czy go nie boli. Znaczek YouTube'a, słuchajcie, jest w drugą stronę, w tą, ale jest specjalnie w tą, bo lepiej wygląda. Dlatego. Wcale nie dlatego, że się pomyliliśmy, nie. Git, git! Co, już? No. Już? Jakiś zaskoczony. Ej, ale koza. Ale kozacko to wygląda, ty, bez kitu, patrzcie na to. I co, jak wam się podoba ten tatuaż? Niektórzy by powiedzieli wstawka, bo to jest tak naprawdę no, tatuaż, który jest zrobiony w krótkim czasie. Ta stawka, no, jak widać, ma dla Freeza wielką wartość i za to wielki szacun. Ciekaw jestem, jakie następne tatuaże sobie zrobi Freeze. Pewnie też skomentuję wtedy. No, jak było widać, był zadowolony, on zawsze jest zadowolony, zawsze pełen poweru. I no co, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba tatuaż Freeza. Czy robilibyście sobie
też podobny tatuaż w deathworku geometryczny, taki jaki tutaj jest pokazany, jaki był pokazany. Słuchajcie, ja lecę. Wy macie wolne komentarze. Dajcie znać, czy wam się podobają tatuaże, czy też nie, bo jestem przekonany, że ktoś tutaj też trafi na ten filmik, który nie ma tatuaży, bo tak mi się myśli, tak mi się wydaje. Zapraszam was do oglądania Projekt Ink Duodomo na YouTubie, subskrybowania, żeby nie przegapić ani jednego odcinka. Oglądajcie to, co się dzieje u mnie na Instagramie i na profilu facebookowym Projekt Ink. Zerknijcie też do Friza i link do oryginalnego wideo oczywiście w opisie, żeby nie było. I co? Myślę, że następnym razem też skomentuję czyjeś tatuaże, bo widziałem, że kilku moich znajomych twórców również wrzuciło filmik, jak sobie tatuuję coś na ciele. Dobra, lecimy!